Gościem dzisiejszego filmiku jest Agnieszka Leszczyńska, którą zaprosiłam po przeczytaniu jej komentarza pod jednym z ostatnich filmików, ponieważ bardzo mnie poruszył, zaintrygował i chciałam porozmawiać właśnie o historii Agnieszki. A przeczytam wam ten komentarz za chwilę. W każdym razie dziękuję ci, Agnieszko, za to, że się zgodziłaś, że jesteś dzisiejszym gościem. Bardzo mi miło cię widzieć. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i również bardzo mi miło. Dzięki, że zechciałaś się podzielić z nami swoją historią, a ja właśnie jako wstęp chciałam przeczytać komentarz, który zostawiłaś pod tym filmikiem, żeby to było takie właśnie wprowadzenie do tematu. Wrzucę też może zdjęcie tego komentarza tutaj. Sylwio, jestem z tobą od bardzo wielu lat. Byłam wegetarianką od 17 lat i dlatego twój kanał był dla mnie mega inspirujący, interesujący. Pamiętam, jakim szokiem była dla mnie zmiana twojego profilu na keto. I tu masz absolutną rację co do poczucia wyższości z powodu bycia wege. To znamy, większość z nas pewnie. Bo kiedy, to ja już dodałam, przepraszam. Bo kiedy zmieniłaś profil, przestał mnie interesować twój kanał i czułam mały niesmak. Dostałam jednak kolejną lekcję życia. Zaczęłam bardzo chorować, jakby organizm krzyczał w niebo głosy i upominał się o swoje. Alergia praktycznie towarzyszyła mi non-stop, dramatyczne bóle stawów, tak dramatycznie, że prosiłam męża, żeby zawiózł mnie do Szwajcarii i zakończył moje życie. Wzdęcia. No to mnie bardzo poruszyło, wiesz, to zabolało mnie właśnie, jak to przeczytałam, że aż tak. I tu mój syn zaproponował mi kontakt z medycyną chińską. Przeczytałam na ten temat książkę. Musiałabym dużo jeszcze opowiadać, ale mimo bólu w sercu, że trzeba jeść zwierzęta, zrobiłam to i zmieniłam dietę na keto. Jestem na niej od roku. Jak się czuję? Cudownie. Nie mam alergii, po bólach stawów ani śladu i tak dalej. Więc z wielką pokorą wróciłam na twój kanał i jestem wdzięczna. Jestem od wielu lat joginką, też medytuję, więc dużo nas łączy. Ciepło ciebie pozdrawiam z Francji. Także witam cię bardzo serdecznie i czekamy na historię twojego powrotu do zdrowia, odzyskania zdrowia. No ja myślę, że ja prawie wszystko napisałam w tym komentarzu. Oczywiście bardzo, bardzo skrócona historia. Oczywiście 17 lat temu decyzja podjęta była tak naprawdę... Głównym argumentem były właśnie zwierzęta, które miałam w dużej ilości, bo miałam konie, psy, koty i w jakimś momencie, nie wiem jaki to był moment, już nie pamiętam, po prostu podjęłam decyzję, nikogo w rodzinie nie zmuszając absolutnie do tego, że ja nie jem mięsa. Za mną poszły moje dzieci, wówczas prawie 20-letnie. No tak, prawie 20-letnie i mój mąż, który już wówczas był we Francji, przyjechał i powiedział, że on jest wegetarianinem, więc jakby, no nie wiem, jakoś rodzinnie zdecydowaliśmy o tym. No ja oczywiście o rodzinie mówić nie będę, tylko będę mówiła o sobie. I powiem szczerze, że tak jak ty, Sylwio, ja się znakomicie czułam. Byłam tak szczęśliwa, że ja nie muszę jeść, nawet nie potrafiłam powiedzieć mięsa, bo to było, to też mi nie przechodziło przez usta mięso. Co znaczy mięso? No po prostu nie jeść zwierząt. I miałam poczucie wyższości coraz bardziej, coraz większe, wręcz jakąś pogardę dla ludzi, którzy jedzą mięso, że są mało świadomi i tak dalej. No ty też o tym troszeczkę wspominałaś. Wspominałaś, że też o tym coś może właśnie stworzysz na YouTubie. Myślę, że to jest warte uwagi, bo to się nawet powtarza, ten temat wyższości w książce, którą przeczytałam o chińskiej medycynie, że właśnie mamy tą wyższość. Ale też to było poruszane w innej książce takiej na temat rozwoju osobistego, że wegetarianie czują tą wyższość. No oczywiście to nie jest droga, tak? Ale to jest jakaś droga, którą pewnie trzeba przejść. Niektórzy się na tym zatrzymają, a niektórzy dostaną lekcję życia. Tak wcześniej lub później, prawda? No ja niewątpliwie tą lekcję życia dostałam. Nie kojarzyłam tego z dietą wegetariańską wcześniej, zanim mój syn właśnie nie zaproponował mi skonsultowania moich problemów zdrowotnych z chińską medycyną. Natomiast problemy, najszybsze problemy, jakie się zaczęły, to alergie. Alergie i nietolerancje pokarmowe. Po jakim czasie to zauważyłaś? Wiesz co, alergia to praktycznie... Ja wiem, ja mam wrażenie, że w ciągu roku, dwóch. Mm-hmm. Bardzo szybko.
Jeśli chodzi o nietolerancję, nie potrafię tego, znaczy nie, potrafię powiedzieć, że tak szybko, być może tak szybko, tylko ja postanowiłam, będąc już we Francji, a jak zaczęłam być wegetarianką w 2006 roku, to wyjechałam już do Francji mieszkać tutaj, 2012. I w trakcie pobytu tutaj pomyślałam sobie o nietolerancjach pokarmowych, czyli po wielu latach, i po prostu zrobiłam sobie badanie w Polsce i okazało się, że tych nietolerancji mam tyle, że właściwie to nie wiadomo, co ja mam jeść. Ale na pyłki czy na produkty konkretne? Nie. Nietolerancje pokarmowe. Mhm. Pokarmowe, czyli sery, czyli laktoza. Ja już nawet nie pamiętam, nie wolno było mi jeść jajek, żadnych serów, żadnych orzechów. A ja właściwie orzechy, no to podpierałam się tymi orzechami tutaj w diecie wegetariańskiej. I to były takie pierwsze rzeczy, które były moim problemem. I alergie się potęgowały. To znaczy alergia nie na pokarmy, były nietolerancje, bo to jest różnica. Alergia no to jest coś, co natychmiast cię atakuje. Natomiast nietolerancje są ukryte. Ty się źle czujesz, ty coś jest nie tak, prawda? Źle się po prostu czujesz. I dlatego ja sobie te nietolerancje zbadałam w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o alergię, to ja reagowałam na przykład na niektóre kosmetyki, ale wcześniej nigdy na nie nie reagowałam, więc doszłam do wniosku, że się starzeje po prostu i z wiekiem nabywa się alergii, tak jak się nam to wmawia, tak. Że z wiekiem to się musi wszystko źle dziać. To jest absolutna nieprawda, bo zgodnie z chińską medycyną wcale się tak nie musi dziać, bo wszystko jest w naszej wątrobie, w nerkach i to decyduje o wszystkim, co się, a wątroba i nerki, no to co jak nie dieta, tak? Co jak nie dieta, przecież tam się wszystko dzieje. No i tak żyłam sobie z tymi alergiami, doszłam do wniosku, że po prostu pewnych rzeczy nie mogę używać i tyle na ten temat. Ale potem zaczęły się problemy, tak zerknę, bo to się potem zapomina, uczulenia tak, pogorszenie nastroju. Ja zaczęłam cierpieć na depresję. Zaczęłam się też, no oczywiście suplementowałam się, no bo wiadomo, że suplementy trzeba brać, bo przy diecie wegetariańskiej, chwilami wegańskiej, no to się bez tego nie da. Przeczytałam książkę o niacynie, czyli witaminie B3, gdzieś szukając rozwiązań na depresję. Oczywiście nie tylko to były rozwiązania, ja szukałam wielu sposobów. Przede wszystkim zaczęłam praktykować jogę i tak dalej, ale ciągle ta depresja towarzyszyła nie tylko mnie, ale również mojemu mężowi, który jest człowiekiem odpornym na takie rzeczy. To jest twardy fakt. I jeszcze wspomnę, że twój mąż jest lekarzem, prawda? I mój mąż jest lekarzem, dokładnie. Więc miał stany depresyjne, ja miałam tak dramatyczne stany depresyjne, że zaczęłam szukać w internecie pomysłu na samobójstwo. Bo o tym nie wspomniałam w komentarzu. Oczywiście wiem, jak jest w internecie, nie dadzą ci recepty na samobójstwo, tylko dadzą ci telefon kontaktowy, z kim się masz skontaktować, żeby ci udzielono pomocy. Przerobiłam to. W związku z tym zaczęłam poszukiwać, co jak ja sobie mogę pomóc i jedna z osób mi znajomych, które wiedziały o moich problemach, zresztą żona lekarza, poleciła mi książkę o niacynie, czyli witaminie B3, która działa typowo antydepresyjnie, bo działa przy problemach alkoholowych, czyli u alkoholików, kiedy mają taki zjazd kompletny, wtedy się podaje właśnie witaminę B3, bo jeżeli mają odstawiony alkohol, to mają po prostu bardzo silną depresję. Ja zaczęłam łykać witaminę B3, która oczywiście pomogła mi, bo to były dawki takie, jak w tej książce są zalecane, czyli nie dawki apteczne, tylko takie porządne dawki. I ona mi pomogła, no ale żyć na suplementach, no ale stwierdziłam, że widocznie tak musi być. I potem pojawiły się problemy ze stawami. Problemy ze stawami się pojawiły nagle, stał się, to był po prostu atak bólu, który był atakiem, no dramatycznym. To było chyba 3 lata przed pandemią i ja zaczęłam od tamtej pory szukać w internecie pomocy i zaczęłam słuchać bloga osoby, która miała właśnie problemy choroby reumatoidalnej. I zaczęłam się smarować, to mi grzać dłonie. W końcu ona wysłała mi w ogóle te rękawiczki, które gdzieś tam kupiła, potem sobie zaczęłam sama kupować. Ja funkcjonowałam, mam nawet taką rękawiczkę,
Dzisiaj mam ręce, mogę pokazać jakie. Normalne, tak? To człowiek, który ze chorymi stawami nigdy takich rzeczy nie zrobi. Natomiast ja w takich rękawiczkach, proszę sobie teraz wyobrazić, czy można żyć funkcjonując tak. Non stop. Spać, chodzić, mało tego, ja mam tutaj 50 stopni w lecie i ja tych rękawiczek nie zdejmowałam, bo to są specjalne uciskowe włoskiej produkcji rękawiczki. I one ci ulgę przynosiły, tak? Tak, one mi po prostu przede wszystkim, to tak jak człowiek, który ma złamaną nogę i ma gips. Wiadomo, że ta noga jest unieruchomiona i tam się z nią nic nie stanie. Ręce były smarowane, ja mam cały zestaw różnych żeli, oczywiście nie aptecznych, tylko z żywokostem, takich typowo antyzapalnych. Nie wiem, co ja teraz z nimi zrobię, chyba sklep otworzę, bo one mi nie są potrzebne. Natomiast rękawiczek też mam 10 par, no bo one się niszczą, a już wiadomo, do końca życia będę tak funkcjonowała. To też nie powoduje. I jeszcze nie pomyślałaś wtedy, że tutaj jest. Nie. Może to dieta powodować, tak? Bo nie. Bardzo lubiłaś też rośliny, mówiłaś mi. Tak. Soki, tak? Tak, tutaj. Tak. Mam sokowirówkę, która zresztą wiem dzisiaj, że ona w ogóle wypada z mojego domu. Natomiast potem pojawiły się, tak patrzę, co jeszcze tutaj ja sobie zapisałam, wzdęcia. Na końcu pojawiły się. Zaczęłam mieć problemy z pamięcią. Zaczęłam mieć problemy z pamięcią i nawet umawiałam się przez internet, że jak będę w Polsce, bo tutaj to zostawmy tą Francję, w Polsce mam zaufanie i miałam kontakt z osobą, która miała mi przeprowadzić badanie na Alzheimera. Bo ja już miałam takie objawy, że zapominałam takie rzeczy, zaczęłam szukać w rodzinie, czy ja mam jakieś, czy ja jestem zagrożona, no naprawdę już pojawiały się czarne myśli. Zaczęłam czuć się nie na swój wiek, zaczęłam się czuć, jakbym była starym człowiekiem, bo pomyślałam sobie, że to już jest wszystko, co zaczyna mi dokuczać do końca życia, no bo właściwie jak to rozwiązać? To są rzeczy nierozwiązywalne w ogóle. No i na końcu pojawiły się wzdęcia, ale wzdęcia zaczęłam mieć tak dramatyczne, dlatego że jak zaczęłam szukać, czego ja mogę nie jeść, żeby nie mieć tych problemów ze stawami, no to właściwie doszłam do wniosku, że ja niczego nie mogę jeść. Bo były takie porady, że tak, na nietolerancje pokarmowe, alergia to na kosmetyki, ale nietolerancje pokarmowe, tego i tamtego nie mogę, nastawy nie mogę, przy Alzheimerze czegoś tam nie mogę. I w końcu, pamiętam, że w zeszłym roku, w styczniu, zaczęłam jeść sałatę i zastanawiałam się, co ja do tej sałaty mogę dodać. I zaczęłam być absolutną weganką, taki wyniszczający sposób jedzenia. Wiem, czyli jeszcze dalej, tak jak ja robiłam poszty, jeszcze bo dalej, myślałam, że tak, że to... A nadmiar błonnika w zielonych warzywach zaczął powodować, że miałam tak dramatyczne wzdęcia, że ja się czułam tylko rano dobrze, a potem przez cały dzień to już było, to był dramat. Tak, i teraz natomiast, jak, co się stało dalej, że... Co się stało? Taki atak jednego palca tak naprawdę wskazującego, tak dramatyczny, który mnie rozłożył na 3 dni w domu. Dlaczego na 3 dni? Bo 3. dnia mój mąż przyniósł mi ze szpitala, jako że mój mąż jest właśnie lekarzem, przyniósł mi, zaczął się zastanawiać, bo widział, że ja przychodził do mnie, ja byłam leżąca, nie wstająca, łzy mi płynęły i wtedy go poprosiłam, żeby mnie po prostu zabił. Żeby mnie zawiózł do Szwajcarii właśnie, że ja nie chcę żyć, że ja już mam dość takiego życia. I to go po prostu spowodowało, że on przyniósł mi takie tabletki jakieś, ale nieważne jakie, no w szpitalu coś, co mi pomogło, co mi zlikwidowało ten stan zapalny. Zaczął się zastanawiać i skonsultował mnie z lekarzem reumatologiem. Reumatolog zlecił mi absolutnie rzeczywiście wszystkie badania, które mogły być, ja sobie te wszystkie badania zrobiłam i na konsultacji z reumatologiem dowiedziałam się, że nie jest to choroba reumatoidalna i tak naprawdę to właściwie w ogóle ja nie jestem chora i on nie wie, że to może jakieś kryształki się odkładają czy coś i że on nie potrafi mi powiedzieć, czy to będzie atak w ogóle nigdy, czy za miesiąc, czy za 10 lat kolejny i że w razie czego, to jeżeli mi te tabletki pomogły, to żebym brała, także tak naprawdę można powiedzieć, że on powiedział, że jestem zdrowa, że on nie potrafi powiedzieć, dlaczego ja to mam. Co jest niejako dowodem na to, o czym rozmawiamy.
Tak, i musiałaś się wtedy już sama zatroszczyć o to, tak? Wiedziałaś, że musisz sobie znaleźć. Ja oczywiście psychicznie poczułam się super. Super się poczułam, chociaż jestem absolutnie antyapteczna, przy czym od razu chcę zrobić takie zastrzeżenie. Apteka nie jest złem. Jest w 95% złem. Ale w tych 5% na pewno będą rzeczy, które trzeba być może brać w różnych chorobach. Ale 95% to biznes. Więc ja nie jestem przeciwna medycynie tradycyjnej, bo uważam, że z medycyny tradycyjnej też można coś dla siebie wyjąć. Ale jednak zawsze zastanawiajmy się, czy rzeczywiście nie możemy sobie pomóc sami lub z poradą kogoś, chociażby chińska medycyna, prawda? Natomiast ważne jest jedno, szukajmy źródła, powodu, a nie zaleczajmy coś, że tabletki, no ale co tabletki rozwiązują? Tak, powiedz teraz, bo na pewno jest wiele osób ciekawych, jak już zaczęłaś odzyskiwać zdrowie i co największą tak ulgę ci przyniosło, jakie zmiany? Więc kiedy lekarz mi powiedział, że to nie ma nic wspólnego z dietą, wiedziałam, że się tego trzymać nie mogę, bo to bzdura. I wtedy pomyślałam sobie, dieta. I porozmawiałam ze swoim synem, który jak się okazało, korzysta już z chińskiej medycyny. Znaczy wiedziałam, ale jakby no nie połączyłam tego. I on powiedział, musisz koniecznie z chińskiej medycyny skorzystać. Polecił to swojej siostrze, czyli mojej córce. I ona wysłała mi książki na temat chińskiej medycyny. Ja te książki połknęłam. To są dwie książki właśnie o zasadach chińskiej medycyny, czyli po prostu szukania źródła powodów tego, na co cierpimy. I tam przeczytałam o tym, że dieta wegetariańska, a szczególnie, znaczy może nie szczególnie, bo dieta wegetariańska opiera się na warzywach, owocach, na surowiznach, ale również na soi, której ja też sporo jadłam, że dieta wegetariańska sprzyja zapaleniom stawów. I że sprzyja w ogóle stanom zapalnym, również nastrojowi. Czyli właściwie dostałam odpowiedź na wszystkie moje problemy. Ja te książki, bo przysłałaś mi zdjęcia, więc ja też je tutaj wstawię, bo jak ktoś będzie zainteresowany i ciekawy, to świetne podam. Książki. Ja też je przeczytam, książki. Jak będę w Polsce na pewno. Już zrobiłam. No, z dnia na dzień zmieniłam dietę. Czy to było proste? No oczywiście stałam w sklepie i płakałam nad zwierzętami zabitymi. I czułam się wstyd, że kupuję. Wstyd. Ja się po prostu wstydziłam. Bałam się, że ktoś o mnie pomyśli to, co ja myślałam jeszcze przed chwilą. Dokładnie, miałam dokładnie to samo. I to długo trwało. Długo, parę miesięcy. U mnie to trwało. U mnie też. Ja nie wiem, czy nie do końca zeszłego roku, bo ja w lutym zaczęłam. Ja myślę, że teraz to ja się próbuję nad tym nie zastanawiać. To nie oznacza, że ja do końca nie mam problemu, bo ja mieszkam w takim miejscu, że jak jestem na spacerze, to mijam krowy. I patrzę im w oczy i znalazłam metodę na ten wstyd. Patrzę im w oczy i mówię tak. Bardzo wam dziękuję za to, że mnie żywicie i przepraszam. Tak. Szanuję was i nigdy nie wyrzucę żadnego kawałka waszej części ciała. Dokładnie. I powiem przepraszam, że to jest i dziękuję, cudowne. Że mnie żywicie. Ja to jest cudowne, co ty mówisz. Dokładnie. Ja tak samo czuję, więc to jest rozwiązanie dla bardzo wielu osób i pomoc, to co teraz powiedziałaś, bo to jest jedna z metod, żeby przejść przez ten proces. Ja mam to samo, co ty właśnie mówisz i właśnie ta wdzięczność, wiesz, przed tym posiłkiem i to jest bardzo trudny temat. Wiem. Bardzo trudny temat, ale wiem, że bez tego po prostu bym nie dała rady żyć, bo wyzdrowiałam. Nie mam problemów wzdęć, żadnych nie mam. Te, które wymieniłam, nie będę wymieniała jeszcze raz. Żaden z tych problemów nie istnieje. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, to jest nieprawdopodobne, że to się stało tak szybko. Tak, właśnie jeden z komentarzy, gdzie ty też napisałaś, jedna pani napisała, że po 2 tygodniach picia wywaru z kości stał się cud. Dokładnie takimi słowami napisała. Tak jest. Ja zaczęłam od rosołów. Więc właśnie chcę się ciebie teraz spytać, co dokładnie, konkrety teraz, bo na pewno wiele osób właśnie chciałoby wiedzieć konkretnie, jak ta dieta wyglądała, jakie zmiany wprowadzałaś. Ja gotuję raz w tygodniu rosół, który jemy przez 3 dni. Czyli praktycznie można powiedzieć, że no prawie 0,5 tygodnia to jest rosół, mięso-wołowe. Czy to oznacza, że my codziennie jemy mięso? W moim wieku nie trzeba.
W moim wieku, czyli ja mam 60 lat, się tego nie wstydzę, bo to jest ważne, że ja mam 60 lat, skończyłam w październiku zeszłego roku. Pięknie wygląda. I bardzo dziękuję. I po prostu w moim wieku wiem, że nie trzeba, zresztą myślę, że w ogóle nie trzeba jeść codziennie mięsa. Ale powiedzmy, że te 3-4 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu ja myślę, że dobrze jest zjeść. Natomiast wykluczyłam surowiznę. To jest zgodnie z chińską medycyną. Surowiznę, ponieważ ja mieszkam w ciepłym regionie Francji, więc ja sobie mogę oczywiście pozwolić na tą surowiznę w upały, ale ja się też trzymam chińskiej medycyny, czyli nie wyziębiamy się, nie wyziębiamy naszej wątroby, która jest mózgiem naszego organizmu, jeśli chodzi o nasze zdrowie. I w związku z tym ja nie jadam surowizny. Jeżeli owoce, to jem owoce ugotowane, ale raczej nie ukrywam, że ja je rzadko jem. Moja dieta to są głównie jajka. Jajka i mięso wołowe. Czyli jeżeli nie ma mięsa, to są jajka, to jest ryba. I co do tego dodajesz? Jakieś dodatki, czy samo mięso, warzywa, same jajka? Warzywa, ale ugotowane warzywa. Gotowane, tak? Jakie najczęściej? Jakie warzywa? To znaczy ja nie ukrywam, że ja nie jestem w 100% na keto. Ja się cały czas trzymam zasad keto, czyli na przykład ja nie trzymam się takiej zasady, że marchewka ma za dużo węgli, no to ja marchewki nie zjem. Nie, ja jem różne warzywa. Ja jem strączkowych jem mało, ale głównie jem marchewkę, no groszek to też strączkowe, ale to też rzadko. Cukinia uduszona, właśnie marchewka uduszona, dużo masła, ponieważ masło jest bardzo zdrowe i piekę sama chleb, ale chleb, który jest typowym chlebem keto, moim ulubionym chlebem jest chleb łubinowy, który jest w większej części z mąką łubinową, trochę kokosową, babką jajowatą i oczywiście gro stanowią jajka. A powiedz, a pestki, nasiona, orzechy? Tutaj ja muszę z tym uważać, dlatego że po pierwsze, znaczy i raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu jemy taką garstkę orzechów do kawy. Bo kawę lubię. Aha, czyli kawę pijesz, alkohol zdarza się pić wino, bo jesteś we Francji, czerwone wino pijesz? Nie, ja jestem bezalkoholowa całe życie. Okay. Ja nigdy nie paliłam i nigdy nie piłam alkoholu. To znaczy nie mogę powiedzieć, że ja nigdy nie napiłam się alkoholu, ale tyle, ile ja wypiłam, to Francuzi wypijają przez jeden dzień. Okay. Czyli, ja czyli kawę pijesz, tak? Kawę, herbatę? Kawę uwielbiam. Zieloną herbatę? Nie piję zielonej herbaty. Piłam w dużych ilościach, dopóki nie przeczytałam książki o chińskiej medycynie. Herbata zielona wyziębia. Więc ja zielonej herbaty nie piję, tym bardziej, że ona też zaburza sen. Więc jeśli piję kawę, to piję ją rano, robię sobie cappuccino z mlekiem kozim. Sama cappuccino robię, nie żadne kupne. Piję bardzo dobrą kawę, nie ze sklepu. Bardzo dobrą, bardzo dobrej jakości kawę piję. Z tym mlekiem kozim. I piję tylko i wyłącznie. Ja nie piję herbat czarnych od 12 lat. Czyli jakieś ziółka, jakieś napary? Aha. Tak. I jakie na przykład? Czy coś jeszcze nie jest? Nie potrafię tego powiedzieć jakie, ponieważ tutaj we Francji jest sklep, który ma gotowe takie, wiesz, do zaparzania owocowe. Najczęściej są to owocowe. Piję też sporo rumianku piję. Dobrze, czy Agnieszko, tak podsumowując, bazujesz w diecie na tych wywarach, na rosołach, tak? Mięso, jajka, warzywa z masłem, tak? Czy coś jeszcze pominęłam? Tak. Czasami chleb, tak? Czasami ten chleb. Ja chleb jem rzadko, ale mój mąż codziennie, bo on lubi, albo jajecznica właśnie z chlebkiem, ale to jest tak leciutki chleb, to jest bardzo leciutki chleb. Tak. I są takie przepisy w internecie, chleb łubinowy, naprawdę doskonały. Ja go mrożę, można go zamrozić, można z niego grzaneczki zrobić. To jest chleb jak piórko, zresztą każdy keto chleb jest jak piórko. Tak. Dobrze. No i korzystam z swoich przepisów, jeśli chodzi o słodycze. O, czyli słodycze jesz, tylko keto, tak? To znaczy keto, tak. Znaczy ja jem, jak zaczęłam keto i te słodycze były takie dobre i takie bez... niemalże bezkarny, no to co niedziela, tak? Ale uwaga, bo można też przytyć, jak się regularnie, w związku z tym, ale tak, keto słodycze są z
prostu. A powiedz, czy słodzisz, czym słodzisz? Czy słodzisz czymś, czy niczym? Ja w ogóle od, jeżeli mam 60 lat, to od 38 roku życia nigdy nie używałam cukru i nie jadłam chleba. Dobrze, ale na przykład jak robisz deser, to co, to czym dosładzasz? Xylitol mam, znaczy tutaj we Francji jest taki produkt, który nie jest powtarzalny, to jest napisane dla diabetyków 0%, ale jest to pewnie słodzidło takie właśnie jak xylitol czy erytrol, erytrytol czy erytrol chyba to się tak nazywa. Tutaj tego nie ma, to się nazywa xylitol lub właśnie jakiś taki produkt dla diabetyków. Okej. No to dużo, to bardzo ciekawe, duże zmiany wprowadziłaś i szybko ci, powiedz właśnie, jak szybko po wprowadzeniu ten rosół, tak, który gotujesz i zmianie tej diety, jak szybko widziałaś już efekty? No ja sądzę, że tak, jeśli chodzi o stawy, to się zdziwiłam, bo natychmiast. Wow. Po prostu nic nie wróciło. Jeśli chodzi o alergię, no to taka byłam ostrożna, ale w tej chwili używam wszystkich tych produktów, które stały. I które na przykład, których nie ruszyłam, bo inne mnie uczuliły z tym samym składem, na przykład z niacynamidem, są kosmetyki przecież, czy retinol, który kobiety używają. Ja nie mogłam w ogóle używać, bo miałam natychmiast po prostu, ja miałam liszaje na twarzy, wszystko używam. Nic się nie dzieje. Wow, żadnych reakcji, żadnych alergii. Zero reakcji. Wszystko a powiedz, mogę. A nabiał? Mleko kozie, tak? Mleko wszystko. Kozie, jajka? Laktozy mogę jeść, ile chcę. Możesz normalnie już, tak? Tak, nic się nie dzieje. No nie mogę. Ja wszystko robię to, czego mi nie wolno było, wtedy, kiedy te rzeczy, które miały mi szkodzić, nic mi nie szkodzi. Czyli nie jest tak, nie jest żadne... wegetariańska dieta. Surowe, tak? Czyli surowe sokowanie, surowe warzywa, to było najbardziej szkodliwe. Żadnych soków. Żadnych soków. A ja piłam duże ilości. Dobrze, kaszę, ryż. Nie, nie jadam kasz, no bo to są węgle, więc nie jadam kasz. Okej, czyli raczej tak niskowęglowodanowa dieta, bo nie ścisłe keto, a niskowęglowodanowa. Tak, ale jednak, dlatego mówię, ja jednak się nie stosuję się w 100% w sensie takim, że na przykład jabłek się nie je, aczkolwiek ja te jabłka jem raz na miesiąc. To można powiedzieć, że ja się właściwie tej keto bardzo trzymam, tylko ja po prostu nie badam ciał ketonowych, bo ja nie jestem zainteresowana. Ja po prostu nie chcę potrzeby. Być. Tak, ja nie potrzebuję tego. Nie chcę być może aż tak. Nie chcę powiedzieć, że skrajna, bo być może ludzie, którzy mają jakieś bardzo duże problemy zdrowotne, tak. Ta dieta ich ratuje i nie chcę nazwać ich, że stosują coś skrajnego, prawda? Tak, właśnie ta skrajność, wiesz, to ocenianie, że ktoś jest skrajny, naprawdę to jest tak indywidualna sprawa, dlatego że wielu osobom nie pomoże to, co tobie, ale to jest cudownie, że właśnie ty nam mówisz, że takie rzeczy ci pomogły, bo mi na przykład nie pomagają na moją alergię. Mam alergię na pyłki od wielu lat i mi takie odżywianie, jak ty mówisz, to jest dla mnie za mało. I to też mi powiedział mój lekarz, że nie sądzi, że się wyleczę. Ale to zobacz, tobie się udało, więc ja właśnie chcę pokazywać różne drogi, bo są różne sytuacje. Każdy z nas ma inny organizm i inne rzeczy mogą zadziałać, więc to jest cudowne, że możemy się od siebie uczyć i chciałabym właśnie, żeby, wiesz, można zacząć i właśnie spróbować, tak jak ty. Oczywiście. Zrobić pierwszy krok i zobaczyć, czy to działa, czy nie. U ciebie zadziałało cudownie. Tam jedna pani napisała właśnie, że po 2 tygodniach wyleczyła się, że nastąpił cud, którego przez wiele lat nie mogła, z którym sobie tam nie mogła jakimiś dolegliwościami poradzić. No a u innych może trzeba po prostu bardziej drastycznie, żeby te jelita wyzdrowiały. A być może później można wrócić. Przecież naszą intencją też nie jest namawianie na to, żeby ludzie jedli mięso. Każdy musi znaleźć swoją drogę, swoje odpowiedzi. To jest tylko inspiracja dla ludzi, którzy tak jak ja mogli coś wcześniej, na coś wcześniej wpaść, a nie przyszło mi to do głowy. I może komuś po prostu, nie to, że przyjdzie do głowy, nie chciałabym tutaj tak niegrzecznie, ale po prostu może powie eureka, może ja też spróbuję, może jednak. No nie bójmy się, no. Warto zdrowie jest. Prawda, tak, że warto jednak było i jest tak. Miejmy nadzieję, że będziemy właśnie inspiracją i że ktoś może dzięki twojej historii może sobie właśnie znaleźć odpowiedź. Oczywiście. A ja tylko chylę czoła i bardzo przepraszam wszystkich ludzi, którzy jedli mięso, że ja miałam taką pogardę. Naprawdę bardzo przepraszam. Tak. Bo to było okrutne i bardzo głupie. Dokładnie, ja też tak myślę. Może poruszymy to, jeżeli przyjdzie taki moment, to trzeba by było też o tym więcej powiedzieć, ale
Ale jeszcze dla mnie to też jest jeszcze nie ten czas, natomiast jest już czas na to, żeby mówić, że mięso może wyleczyć i w bardzo wielu przypadkach pomaga i wywary, tak. Niestety wywary z mięsa, z kości pomagają ludziom się leczyć z bardzo ciężkich chorób, z których przez wiele dziesiątek często lat się nie mogli wyleczyć. Także rozwiązania są czasami bardzo proste. A ja Ci bardzo serdecznie dziękuję, że się podzieliłaś z nami swoją historią i trzymam kciuki i za Twoje zdrowie, żebyś się już tak... Bardzo dziękuję. Cudownie wyglądasz, cieszę się, że jesteś w takiej formie i każdemu życzę, żeby znalazł właśnie swoją drogę, swoje odpowiedzi i żebyśmy się wzajemnie od siebie uczyli i inspirowali, a nie właśnie patrzyli z góry z wyższością i z pogardą na to, że ktoś inny ma inną drogę. Tak, tak. Ja Tobie, Sylwio, bardzo dziękuję i mam taką okazję, ponieważ subskrybuję Cię, nie wiem ile, bo nie chciałabym to skłamać, ale obserwuję Cię od praktycznie, tak jak już wcześniej ustaliłyśmy, od początku, kiedy Twój kanał istnieje i mam taką okazję, żeby powiedzieć, jestem Ci wdzięczna bardzo za to, że stworzyłaś taki kanał, a ja mogłam tak dużo skorzystać przez wszystkie lata, łącznie ze zmianą Twoją i cały czas bardzo dziękuję i czekam na nowe filmiki. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję bardzo, i bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzięki wielkie, Agnieszko. Dziękuję.